Jedną z ciekawszych talii anielskich jest talia Kayla Greya Angel Prayers. Talia ta nie ukazała się jeszcze w języku polskim. Mówię jeszcze, ponieważ książki tego autora już są dostępne na rynku naszym, tak, czyli po polsku, więc być może karty też zostaną u nas opublikowane i przetłumaczone na nasz język. Oczywiście, jak wszystkie karty aniołów, one są proste w opisach, proste w interpretacji. Tutaj podstawowa znajomość języka angielskiego w zupełności wystarczy. Wystarczy nawet translator. W każdym razie, myślę, że osoby, które pracują z aniołami, wystarczy, że znają hasła, tak? Wiedzą, co określone hasło przedstawia i w tym momencie potrafią sobie do tego dopisać całą interpretację. Talia jest bardzo ładna, jest w pastelowych, bardzo przyjemnych, delikatnych kolorach. Pracuje się z nią dobrze, ma piękną energię, zresztą tak samo jak książki. Książki Kayla Greya również serdecznie polecam, ponieważ jest to młody, pełen poczucia humoru człowiek. Jego książki też są dokładnie takie. Wiadomo, że każdy autor wkłada do książki bardzo dużo swojej energii. Myślę, że czytanie jego książek sprawi Wam ogromną przyjemność. Pisze o aniołach, pisze o archaniołach, pisze tam ciekawe rzeczy z naszego życia, to, czego doświadczamy i jak to się ma do tego wszystkiego, co jest w niebie, tak, i wśród aniołów. Te książki ogromnie mi się podobają. W tej chwili na rynku polskim są 3. Talie są 2, znaczy ja mam 2, być może niebawem ukaże się 3, chyba widziałam takie zapowiedzi. Talie są oczywiście jeszcze w języku angielskim, natomiast są bardzo ładne, bardzo delikatne, hasła przystępne, na przykład połącz się z muzyką, na przykład ruszaj się, tak, ruszaj swoje ciało, czyli wykonuj ćwiczenia fizyczne, na przykład ziemski anioł, jedna z piękniejszych kart, która zwraca uwagę na miłość do naszej Matki Ziemi. Zrób krok do tyłu, tak, w momencie, kiedy potrzebujemy zatrzymać się w biegu. I jedna z moich ulubionych kart, koniecznie chcę Wam ją pokazać. Przestań nienawidzieć, medytuj. Piękna karta, jedyna w swoim rodzaju, w żadnej innej talii nie znalazłam takiej karty, a pokazuje ona oczywiście rzecz taką najpiękniejszą, a mianowicie to, że w momencie, kiedy ogarniają nas negatywne emocje, to niekoniecznie musi być nienawiść, wystarczy, że się rozzłościmy na kogoś albo po prostu jesteśmy, czy czujemy się zrozpaczeni, najpiękniejszą pomocą jest medytacja. Nie chodzi tu dosłownie o medytację, bo nie wszyscy medytują oczywiście. Chodzi tutaj raczej o takie zatrzymanie się w biegu i powiedzenie sobie stop, nie będę nienawidzieć, nie będę wchodzić w negatywne emocje, żeby nie wchodzić w negatywne energie. Warto wtedy na chwilę się wyciszyć i spróbować wejść w energie pozytywne, odwrócić to wszystko o 180 stopni. Jedną z najprostszych metod, o której już chyba wiele razy mówiłam, jest na przykład wypisanie tych wszystkich rzeczy, które kochamy, albo wypisanie 30 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Metod jest mnóstwo. Ważne, żeby wyjść z negatywnych emocji i wejść w pozytywną energię. Przejście z emocji negatywnych w pozytywne nie jest takie proste. Dzieci to potrafią, tak? Dziecko, które płacze, jeszcze ma policzki mokre od łez, już się śmieje, cieszy i bawi. My, dorośli, mamy trochę inaczej. Natomiast możemy świadomie wejść w ćwiczenia, w działania, w modlitwę nawet, które powodują, że emocje też się zmienią. Jedną z fantastycznych metod, które ja bardzo często stosuję, jest na przykład powtarzanie mantr. W momencie, kiedy wydarzy się coś, co powoduje u mnie pojawienie się niechcianych przeze mnie negatywnych emocji, ja natychmiast mówię sobie stop i zaczynam odmawiać mantry. Moją ulubioną mantrą jest kocham, kocham, kocham i to najczęściej powtarzam. Ale czasem mówię też po prostu klasyczne mantry, czyli na przykład Om Mah Hum, Benza Guru Pema Sidhi Hum, buddyjska mantra o wielkiej mocy, albo każda inna, jaką znacie, jaką lubicie. Tak naprawdę ważne, żeby przejść w inną energię. Mantry, jak wiemy, zawierają w sobie silną, pozytywną energetykę, która nas bardzo oczyszcza i rozświetla od środka, dlatego powtarzanie, nawet automatyczne, pomaga w przejściu w zupełnie inny stan psychiczny. I tutaj od razu podpowiem, że dobra jest także każda modlitwa. Jeśli ktoś nie mantruje, jeśli nie zna mantr, może po prostu zacząć się modlić, na przykład do aniołów, tak? I prosta modlitwa, Aniele Boży, stróżu mój, też zadziała i wyprowadzi nas
z tego właśnie, co negatywne. A zatem ta karta, która mnie tutaj zainspirowała do tego, co przed chwilą powiedziałam, przestań nienawidzieć, medytuj, czyli wyciszaj umysł, bądź świadom, że wszystko jest w mocy Twojego umysłu. Kiedy pojawia się coś, czego nie chcesz, po prostu medytuj, czyli wchodź w dobrą energię.